Ciao a tutti, witam Was w kolejnym moim filmiku. Jako że zbliża się początek roku akademickiego oraz początek roku szkolnego w szkołach językowych, chciałabym Was zaprosić dzisiaj na krótką powtórkę z czasu Passato Prossimo. Czas Passato Prossimo to bez wątpienia podstawa Waszej komunikacji w języku włoskim, jeżeli jesteście na poziomie wyższym niż A1-1. Jeżeli jesteście na poziomie wyższym niż A1-1 i wybieracie się na pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej do Waszych szkół językowych, na pewno pierwszym z pytań, które zada Wam nauczyciel, lektor, to będzie pytanie: Che cosa hai fatto durante le vacanze? Come hai passato le vacanze? Aby bez przeszkód i płynnie odpowiedzieć na to pytanie, będziecie potrzebowali czasu Passato Prossimo. W tym kilkuminutowym filmie pozwolę sobie Wam przypomnieć bardzo szybko wszystkie zasady rządzące nie tylko użyciem tego czasu, ale przede wszystkim tworzeniem jego form. Zapraszam. Czas passato prossimo to czas przeszły dokonany. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie czynności, które będziemy opisywać w tym czasie, to są czynności zakończone, które rozpoczęły się i zakończyły w przyszłości, a na osi czasu przedstawić możemy je obrazowo, używając punkcików. Na przykład, ho parlato con il professore, rozmawiałam z nauczycielem. To jedna z czynności, która się rozpoczęła i zakończyła. Druga, sono andato alla festa. Poszedłem na imprezę. Poszedłem na nią i z niej wróciłem. Passato prossimo to czas przeszły złożony. Co to oznacza, że jest złożony? To oznacza, że składają się na niego zawsze, powtarzam, zawsze dwie formy, dwa elementy. Zobaczmy, jakie to są elementy. Pierwszy z elementów to czasownik posiłkowy, avere lub essere. Drugim elementem jest imię słów, participio passato. Jak się go tworzy, opowiem już za chwilkę. Pierwszy element czasu przeszłego to czasownik posiłkowy avere lub essere. Aby bez przeszkód posługiwać się czasem przeszłym, musimy doskonale radzić sobie z formami czasu teraźniejszego dla czasowników avere i essere, czyli musimy słowem umieć je bardzo dobrze i szybko odmieniać. Czasownik essere. Io sono, tu sei, lui, lei, e, noi siamo, voi siete e loro sono. Czasownik avere. Io ho, tu hai, lui, lei, ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Jeśli macie problem z tymi formami, jak najszybciej spróbujcie je sobie powtórzyć i zautomatyzować, ponieważ jest to podstawa czasu passato prossimo. Drugi element czasu passato prossimo to, jak już mówiłam wcześniej, imię słów. Imię słów może być regularny lub nieregularny. Form nieregularnych musimy się nauczyć na pamięć. I w każdym podręczniku do języka włoskiego znajdziecie tabelkę z formami nieregularnymi. Formy regularne natomiast tworzy się w bardzo prosty sposób. Jak wiecie, w języku włoskim istnieją trzy koniugacje zakończone na are, ere lub ire. Aby utworzyć imię słów od czasowników regularnych w czasie przeszłym, musimy odciąć końcówkę are, ere, ire i dołożyć końcówkę ato, uto, ito. Od czasownika mangiare otrzymujemy mangiato, od czasownika avere avuto, od czasownika finire finito. To bardzo proste. Jeśli już pamiętamy, że czas przeszły passato prossimo tworzą dwie formy, czasownik posiłkowy avere lub essere i participio, należy sobie zadać pytanie, którego czasownika posiłkowego użyć. Kiedy to będzie avere, a kiedy to będzie essere? Zasada jest bardzo prosta, chociaż pozostawia często Wam wiele wątpliwości i niestety jest w języku włoskim bardzo wiele wyjątków. Najprostsza zasada, jaką podaje większość podręczników, a także większość nauczycieli, to ta, że czasownika essere używamy z czasownikami ruchu. Natomiast czasownika avere używamy z czasownikami, po których możemy zadać pytanie kogo co, czyli tymi czasownikami, które mogą mieć dopełnienie bliższe, a nie jest powiedziane, że w zdaniu je zawsze mają, ale mogą mieć dopełnienie bliższe, czyli taką część zdania, która odpowiada na pytanie kogo co. Zobaczmy przykład. Ho mangiato un panino. Ho mangiato, che cosa, co zjadłam, kanapkę. Odmieniamy czasownik z avere, ponieważ może on mieć dopełnienie bliższe,
Ho visto Paolo. Ho visto chi? Kogo widziałam? Paolo. Może mieć dopełnienie bliższe. Odmieniamy czasownik vedere z czasownikiem posiłkowym avere. Natomiast w zdaniu sono andata al cinema nie mamy dopełnienia bliższego. Nie możemy po sono andata poszłam zapytać kogo co. Bo nie poszłam nikogo, ale poszłam dokądś. Czasowniki ruchu andare, tornare, entrare, partire, arrivare, możecie sobie zrobić ich listę, to czasowniki, które będą się odmieniały z czasownikiem posiłkowym essere. Idąc dalej, możemy wprowadzić pojęcie czasownika przechodniego. Czasownik przechodni to taki czasownik, który ma dopełnienie bliższe i może tworzyć stronę bierną. Ho mangiato un panino. Kanapkę zjadłam ja, kanapka została przeze mnie zjedzona. Stworzyłam stronę bierną. Ho visto Paolo, zobaczyłam Paolo. Paolo został przeze mnie zobaczony. Jest strona bierna, jest czasownik avere jako czasownik posiłkowy. Sono andata al cinema. Poszłam do kina. Kino zostało przeze mnie poszednięte. Nie bardzo, prawda? Nie da się od czasownika andare, czasownika nieprzechodniego, czasownika ruchu, utworzyć strony biernej. Jeśli zapamiętacie te dwie zasady razem, tych problemów, które Wam nasuwa, niestety, nastręcza czasownik posiłkowy, będzie troszkę mniej. Warto jednak pamiętać o chiaroeccezioni, warto jednak pamiętać o wyjątkach. Czasowniki, które pozornie wydają się czasownikami, które nie mają dopełnienia bliższego i są czasownikami ruchu, często, niestety, odmieniają się z avere. Tymi czasownikami najbardziej popularnymi, tymi, które najczęściej mylicie, są czasowniki ballare, tańczyć, viaggiare, podróżować, camminare, chodzić pieszo, nuotare, pływać, dormire, spać, passeggiare, spacerować. Są to czasowniki, które pozornie wydają się czasownikami ruchu, a odmieniają się z avere. Uwaga na nie. Ostatnią rzeczą, o której muszę Wam powiedzieć i o której muszę Wam przypomnieć, jest zakończenie participio passato w czasie passato prossimo, czyli zakończenie imię słowu. Ho mangiato un panino, sono andata al cinema. Jak widzicie, końcówka drugiego elementu, czyli tego participio passato, zmienia się. Dlaczego się zmienia? Otóż, jeżeli odmieniamy czasownik z czasownikiem posiłkowym essere, musimy pamiętać, że końcówka imię słowu, czyli participio passato, czyli drugiego elementu, odmienia się jak przymiotnik. Chłopak powie sono andato, dziewczyna sono andata. Dwóch chłopców lub chłopak i dziewczyna siamo andati, a dwie dziewczyny siamo andate. O tym należy pamiętać i to jest główna różnica w odmianie czasownika z avere i essere, którą widać już gołym okiem. Zobaczmy teraz, jak w praktyce wykorzystać te teoretyczne wiadomości, które właśnie Wam przypomniałam. Dwa zdania, o których powiedziałam na początku filmiku. Rozmawiałam z profesorem, poszłam do kina. Rozmawiać to czasownik parlare. Parlare to czasownik, który będzie się odmieniał z avere. Dlaczego? Bo nie jest czasownikiem ruchu. Jest troszkę trudny, ponieważ nie można po nim zapytać kogo co, ale na pewno nie jest czasownikiem ruchu, więc odmienimy go z avere. Ja rozmawiałam, pierwsza osoba avere, o. To czasownik posiłkowy wskazuje nam na podmiot zdania. O parlare, odcinamy are, dokładamy ato. O parlato. Con il professore. Poszedłeś na imprezę. Zmieńmy troszkę podmiot, żeby zrozumieć, jak go tworzymy, jak tworzymy tą formę czasu passato prossimo. Andare to czasownik ruchu, będziemy go odmieniać z essere. Ty, druga osoba czasownika essere, sei. Sei. Andare, czasownik regularny, tworzymy participio. Odcinamy are, dokładamy ato. Sei andato. Jeśli zwracalibyśmy się do dziewczyny, sei andata alla festa. Będziemy dopasowywać końcówkę. Gdybyśmy byli we dwójkę, siamo andati. Ja, dziewczyna i ty, chłopak. Mam nadzieję, że czas passato prossimo, tak szybciutko odświeżony przed początkiem roku szkolnego, przyda Wam się już na pierwszych zajęciach z języka włoskiego. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na moich zajęciach.